Cześć, to Sebastian Sobowiec. Dzisiaj chciałem poruszyć temat tej ustawy autorstwa narodu o parkach narodowych, tak zwanej ustawy społecznej, gdzie z tego co pamiętam ponad 250 tysięcy osób złożyło pod obywatelskim projektem ustawy o parkach narodowych. Jest to inicjatywa pod hasłem Oddajcie Parki Narodowi. Oczywiście jest to inicjatywa jak najbardziej słuszna i warta poparcia, bo żyjemy w bardzo dziwnej akurat tutaj rzeczywistości, kiedy parki narodowe, o parkach narodowych decydują lokalne społeczności, a nie zbiorowisko całe społeczeństwo naszego kraju. I tutaj należy wspomnieć o tym, że oczywiście to jest dobry projekt ustawy, z tym, że no, jakby nie oszukiwałbym się, należy tutaj działać, należy podejmować jak najwięcej słusznych w tym zakresie działań, żeby ten projekt przeszedł, bo ta legislacja trwa długo. Wiadomo, że to jest kilkanaście może instytucji państwowych zaangażowanych w tego typu prace prawne i trzeba to popierać, trzeba wesprzeć ten projekt. Z tym, że jakby, żeby się ktoś nie zawiódł z osób, które nad tym pracują, bo to są prace społeczne w dużej mierze, ktoś daje czas od siebie i nigdy nie odzyskuje to w postaci żadnych pieniążków. Jest tu wielu wolontariuszy w tej tematyce. Także chciałbym jakby uczulić ludzi na ten temat w ten sposób, że polscy politycy potrafią zepsuć wszystko. Każdy projekt dobrej ustawy, bo był już nie jeden, a zwłaszcza w ustawach ochroniarskich, czyli i takich, no, ustawa o ochronie przyrody, prawda, to jest taka najbardziej sztandarowa w tym zakresie, potrafią zepsuć wszystko, czyli na przykład w nowej ustawie decydujemy o tym, że o tym, gdzie będą parki, kiedy powstaną i jakiej wielkości decyduje naród, a w imieniu narodu powiedzmy minister taki czy inny albo Rada Ministrów, prawda? I taką sobie decyzję możemy przez tą ustawę podjąć jako cały naród. I słusznie, tylko że polscy politycy na skutek różnych nacisków zepsują to jak zwykle w ten sposób, że to będzie tak. O całokształcie parków narodowych decyduje naród, cały naród polski, albo na przykład premier czy minister, za wyjątkiem sytuacji ABC. I oczywiście to ABC jest tak wymienione, że będzie tak wymieniane przy odpowiednimi linijkami w ustawie, że nie będzie dotyczyć akurat tych sytuacji, które są newralgiczne i najważniejsze i którym to sytuacjom ta ustawa właściwie była dedykowana. Więc radziłbym też na to uważać, bo no, zepsuć można wszystko. Wiele było tak zwanych słusznych i rozwojowych idei, które przez czynnik ludzki zostały, można powiedzieć, zchrzanione najzwyczajniej. I jest całkiem spore ryzyko, że tak się to odbędzie również w tej sprawie. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego ten stan rzeczy jest nieprawidłowy, a powinien być poprawiony, to ja już pomijam tutaj sytuację, kiedy są argumenty typowo przyrodnicze, naukowe, że ten czy inny obszar ma wartość ważną dla całego narodu, że Puszcza Białowieska nie jest chroniona, czy Bieszczady odpowiednio. Już ten jakby zakres tematyczny pomijam, czy moralności, czy układów społecznych, jakby skupiając się na samym układzie prawnym i logicznym, to trzeba wspomnieć o tym, że tak, skoro o rzeczach takich jak huta, autostrady, które są dla narodu kluczowym elementem gospodarki, o takich, czy na przykład energetyka, elektrownie, o takich kierunkach działania decyduje rząd i decydują odpowiedni ministrowie, a nie decydują gminy ani społeczności lokalne. Dlatego, że jest to inwestycja wagi państwowej, są to nie tylko inwestycje, ale różne sprawy wagi państwowej i o tym decydują organy na poziomie państwa, a nie na poziomie gminy, czy tam powiatu, czy województwa. I tutaj jakby kompetencyjnie jest to bardzo pomieszane, bo w ochronie przyrody owszem, o takiej mniejszej formie ochrony jak użytek ekologiczny decyduje na przykład gmina. O na przykład rezerwatach, jak dobrze pamiętam, w dużej mierze decydują teraz województwa.
Natomiast park narodowy, jeżeli jest, ma być parkiem narodowym, to właśnie o nim mają decydować nie gminy, sołectwa czy jakieś pomniejsze instytucje, społeczności lokalne, tylko cały naród. Natomiast jeżeli miałaby decydować społeczność lokalna, czy na przykład jakiś samorząd gminny, to nie nazywajmy z kolei tego parkiem narodowym. Możemy to nazwać na przykład parkiem gminnym albo parkiem powiatowym, parkiem regionalnym. Może to być, jeżeli ktoś się nie zgadza na Białowieski Park Narodowy, może założyć Białowieski Park Regionalny i wtedy będzie decydować o tym województwo. Więc jeżeli mamy park narodowy, to niech decyduje o tym naród, a nie, bo jest to, są to zasoby przyrodnicze. O zasobach niech decyduje naród, bo on jest w ich posiadaniu, a nie społeczność lokalna. I tutaj idąc za tą logiką dalej, należy jeszcze wspomnieć o czymś jakby wyższym. Czyli tak, tu możemy mówić na przykład o Roztoczańskim Parku Narodowym, o Świętokrzyskim Parku Narodowym, że to są dobra narodowe, natomiast coś takiego jak Puszcza Białowieska jest już dobrem szerszym niż naród. I obawiam się, że nawet jeżeli osiągniemy to na tej zasadzie, że o parkach narodowych będzie decydował naród, oczywiście to będzie dobry krok we właściwą stronę, jeżeli chodzi o kompetencje ochroniarskie, natomiast będzie on niewystarczający pod kątem logicznego myślenia, bo Puszcza Białowieska, bazując na tym, że ona jest jedyna w swoim rodzaju i jedynym takim tak dobrze zachowanym lasem w tej części świata, w takim razie nie staje ona się zasobem, nie jest ona już zasobem narodu, nie jest zasobem narodowym, ale w pewnym sensie jest zasobem międzynarodowym. Tutaj już abstrahuję od tego, czy to jest zasób przyrodniczy, są to zasoby przyrodnicze, zasoby leśne Europy Środkowej, czy Unii Europejskiej, czy całej Europy jako kontynentu, czy może są to zasoby światowe, ale kompetencyjnie też, jeżeli idąc tą logiką, którą wcześniej omówiłem, kompetencyjnie też nie powinien decydować o tym naród, tylko szersze społeczeństwo. Nie wiem jakie, nie potrafię nic konkretnego w tym temacie zaproponować, ale nie jest to też zasób narodowy, bo jest to szersza formuła niż zasoby narodowe, a wiadomo, że ustawa o parkach narodowych w dużej mierze ma też dotyczyć Puszczy Białowieskiej. Podobnie też, idąc jakby w zupełnie inną stronę, było takie spotkanie, ja nie pamiętam daty, ani godziny tego spotkania, ani kto był na nie zaproszony, takich spotkań przed odpowiednimi ustawami odbywa się wiele. Było jakieś spotkanie konsultacyjne w polskim parlamencie, albo z udziałem parlamentarzystów i samorządowców, a także różnych organizacji odnośnie właśnie tej ustawy. Czyli prawdopodobnie, jak dobrze kojarzę, to zbierano po prostu opinie społeczne na temat tej ustawy, czy to jest dobra inicjatywa, czy nie jest to dobra inicjatywa, a jeżeli polepszyć, to jak, albo jeżeli nie dopuścić, to z jakiego powodu. No i wypowiadały się różne czynniki, zarówno państwowe, jak i prywatne, jak i z różnych stowarzyszeń. Zdania oczywiście były podzielone, bo są różne grupy interesów. Ale było wielu przedstawicieli tak zwanych małych, lokalnych gmin na pograniczu województwa albo nawet na pograniczu kraju, które utrzymywały, że istnienie u nich różnych form ochrony, a zwłaszcza ochrony przyrody, a zwłaszcza parków narodowych, doprowadza ich do ruiny ekonomicznej i że przez to na przykład wyprowadzają się młodzi ludzie i nie chcą tam mieszkać, bo są ograniczenia, nie ma pracy itd. Oczywiście ten czynnik, kiedy jest jakaś ochrona i ona ogranicza jakieś tam zachowania gospodarcze, na pewno w jakiś sposób ogranicza gospodarczo, ale nie jest to jedyny czynnik, który ma wpływ na to, że na przykład młodzi ludzie wyprowadzają się za granicę albo do większych miast, bo to działo się od dawna i dziać się będzie. Natomiast myśląc zupełnie ekonomicznie, jeżeli są samorządy lokalne, które na przykład, bo są takie samorządy, można temu nie wierzyć, ale są takie samorządy, które opiekują się zaledwie, trzymają jakby zarząd gminny zaledwie nad jedną szkołą i jedną remizą strażacką i to są jedyne instytucje, jakie im podlegają, bo na przykład już funkcjonowanie jakichś instytucji kulturalnych to już jest nie do utrzymania przez te gminy. I są takie samorządy, które są tak słabe finansowo i gospodarczo, że nie są w stanie pełnić ich podstawowych funkcji.
I w takiej sytuacji ja proponuję nie dotować takich firm, które, bo to można nazwać firmą, takich instytucji państwowych, które upadają dlatego, że nie ma kim zarządzać, bo młodzi ludzie po prostu uciekli z tej okolicy. I likwidacją Parku Narodowego bynajmniej czy innej formy ochrony wcale się tych ludzi nie przyciągnie, bo jak pracy nie było, tak nadal nie będzie i też wiele osób chce mieszkać w cywilizacji, a nie w lesie, jeżeli ktoś się w tym lesie urodził. No właśnie dlatego się do miast ucieka. I likwidacja parków, czy zmniejszanie powierzchni parków, czy znoszenie różnych zakazów w parkach narodowych wcale nie przyciągnie ludzi, którzy już stamtąd uciekli, bo do miast czy za granicę nie z takich powodów młodzi ludzie wyjeżdżają. I tutaj, jeżeli instytucje, które stają się nieekonomicznie zwyczajnie, nie potrafią zarządzać swoim terenem, dlatego że nawet nie stać ich na podstawowe przeszkolenie swoich pracowników, no to w takiej sytuacji można to nazwać rozbiorami, bo w tej sytuacji taką instytucję, taki samorząd należy zwyczajnie rozwiązać, dlatego że zagęszczenie populacji na terytorium takiego samorządu terytorialnego jest zbyt małe, żeby mógł ten samorząd stanowić osobną, samodzielną jednostkę. Wtedy należy te wsie, które wchodzą w jej skład, te miejscowości, zrobić tam referendum, zapytać się ich w tym referendum, do której gminy chcą przystać, skoro ich gmina jest likwidowana, i dokonać takich swojego rodzaju rozbiorów. Ja wiem, że to dla wielu osób, co mówię, dla wielu osób jest to przykre i ktoś może mnie tutaj potraktować jako wroga samorządności terytorialnej, no ale nie oszukujmy się. Nie ma sensu pompować pieniędzy w coś, co upada, albo co już upadło. Jeżeli ktoś nie radzi sobie z tym z zarządzaniem swoim terenem, głównie z tego powodu, że nie ma kim zarządzać, bo po prostu ludzie wyjechali, to też nie ma sensu istnienia dla takich właśnie instytucji. A takich instytucji jest coraz więcej, bo wiadomo, że ciąg ludzi do miast i za granicę jest coraz większy. Więc małe wiejskie, małe leśne wsie, jeżeli nie są w obszarze atrakcyjnym turystycznie, zwyczajnie się wyludniają. I takich okolic jest wiele. I tutaj nie ma sensu podział pieniędzy środowiskowych, bo ile tych pieniążków by nie wpakować, to tam ciągle będzie słabo. A mieszkańcy tych samorządów terytorialnych, które są zbyt słabe finansowo, żeby dalej istnieć, ci mieszkańcy też tracą. Spotykam się z sytuacjami, w których w takich samorządach czasami chcę załatwić podstawowe rzeczy, a pracownicy tych instytucji są tak niekompetentni, nie ze swojej winy, bo dlatego tylko, że nie mają ich szefowie pieniędzy na ich odpowiednie doszkolenie. Są tak niekompetentni i niedoszkoleni, niedokształceni w pełnionej funkcji, nieważne jaka funkcja by to była, ale są tak niedoszkoleni i tak mają takie braki w wiedzy urzędniczej o naprawdę podstawowych zasadach funkcjonowania instytucji państwowych, że z tego tytułu, z tego powodu takie społeczności lokalne naprawdę dużo tracą. Już nie mówiąc o tym, a zwłaszcza może to jest ważne, że takie instytucje nawet nie są w stanie przyciągnąć funduszy europejskich, bo tam należy spełnić określone warunki, a przede wszystkim dobrze zrobić dobry biznesplan na różne przedsięwzięcia i różne projekty czy programy dla rozwoju takiej społeczności lokalnej i prawidłowo wypełnić wniosek. A osoba, która nie potrafi prawidłowo funkcjonować w swoich podstawowych obowiązkach służbowych, tym bardziej nie będzie potrafiła takiego wniosku właśnie o fundusze na przykład europejskie wypełnić. Od parków narodowych do samorządów, tak pokrótce przedstawiłem Wam swoje zdanie na ten temat. Wiem, że wiele osób się z tym nie zgodzi, wiele osób potraktuje mnie jako jakiegoś tam przeciwnika politycznego, ale tutaj jakby nie mieszam w to polityki ani relacji społecznych, tylko chciałem przedstawić, jak to wygląda z logicznego punktu widzenia, kiedy człowiek styka się zawodowo zarówno z samorządami terytorialnymi, jak i parkami narodowymi w swojej pracy i mając jakby zewnętrzne spojrzenie na ich problemy, co mogę właśnie podpowiedzieć jako taki wolny specjalista w dziedzinie ochrony przyrody. Na dzisiaj Wam dziękuję. Oczywiście w podanych namiarach szukajcie moich książek. Do zobaczenia.